Posuwaliśmy się naprzód w milczeniu, a każdy z nas myślał o swoich sprawach. Mieliśmy z Charlim niepisaną umowę, zgodnie z którą nigdy nie ruszaliśmy w szybką podróż tuż po posiłku. Nasz sposób życia wiązał się z wieloma niewygodami, więc cieszyliśmy się wszystkimi drobnymi przyjemnościami. Doszedłem do wniosku, że kiedy je zebrać razem, układają się w na tyle przyzwoitą całość, że warto takie życie ciągnąć dalej. Co takiego zrobił ten Herman Worm? Spytałem. Zabrał coś, co należało do komandora. No ale co? Tego się dowiemy w odpowiednim czasie. Ważne, żeby go zabić. Charlie jechał przodem, a ja za nim. Od dłuższego czasu, jeszcze przed poprzednią robotą, chciałem z nim porozmawiać o pewnej sprawie. Nigdy cię to nie dziwiło, Charlie? Że na świecie jest tak wielu ludzi, którzy są na tyle głupi, żeby okradać komandora? Człowieka budzącego taki postrach? Komandor ma pieniądze. Co innego mogłoby przyciągać złodziei? A jak im się udaje te pieniądze wykraść? Przecież wiemy, że komandor jest ostrożny. Jakim cudem tylu różnych ludzi ma swobodny dostęp do jego bogactw? Robi interesy w każdym zakątku kraju. Nie można być w dwóch miejscach naraz, a w stu tym bardziej. To logiczne, że staje się ofiarą. Staje się ofiarą? A jak to nazwać, kiedy człowiek musi bronić własnego majątku z pomocą takich jak my? Staje się ofiarą. Wydawało mi się to zabawne, naprawdę. Odśpiewałem ckliwą balladę na cześć biednego komandora. Łzy po policzkach mu spłynęły, gdy z miasta przyszły wieści. No dobra, że panią jego przy altanie w ramionach inny pieści.